Madam Wiśniewska. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panowie komisarze, koleżanki i koledzy. Polityka klimatyczno-energetyczna jest szczególnie trudnym wyzwaniem dla Polski, w której węgiel jest podstawowym surowcem w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Doceniam zauważenie w strategii roli lasów w pochłanianiu CO2, które jest efektywną metodą zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w powietrzu. Polska jest otwarta na uczciwą, rzetelną i konstruktywną dyskusję, jak wspólnie osiągnąć cele klimatyczne w sposób efektywny kosztowo, akceptowalny społecznie i bez wpływu na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Obawiam się jednak, że restrykcyjne scenariusze będą miały nikłe znaczenie w skali globalnej, za to wygenerują ogromne problemy w Unii Europejskiej, szczególnie w mojej ojczyźnie, Polsce. Dziękuję. Thank you. 1.5 minutes. Mr. Gobrondy. Thank you very much, Madam Chair, and many thanks to both Commissioners Šefčovič and Caete, and I would like to congratulate them with this visionary document. It's really a fundamental document. I would argue that it's the most radical transition of our economy and society in 150 years, and that is quite something. It means that climate change is no business as usual.